Cześć, ja nazywam się Artur Radomski i witam Cię na kanale Finansowa TV. Witam serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Finansowa TV. W ostatnich miesiącach i w zasadzie od początku roku na rynku amerykańskim, ale nie tylko na amerykańskim, dzieją się bardzo ciekawe rzeczy. Na zakończenie sesji 14 czerwca 2022 roku możemy powiedzieć, że mamy do czynienia z Bessą. Technicznie rzecz ujmując, SP 500 spadł już ponad 20%, a od początku roku Nasdaq notuje jeszcze głębsze obsunięcie. Oczywiście jest to spowodowane wieloma czynnikami, i panicznie ludzie boją się tego, co będzie dalej. Natomiast dzięki takiemu stanowi rzeczy jest dzięki temu, co kupować, i naprawdę tych okazji pojawia się coraz więcej. I o ile jeszcze kilka miesięcy temu ciężko było cokolwiek fajnego i dobrze wycenianego znaleźć, to teraz naprawdę jest w czym przebierać. No i właśnie z racji tego postanowiłem, że wrócę do serii, w której opowiadam o dobrze wycenionych spółkach. Co jakiś czas nie będę tutaj deklarował jakieś daty, na przykład co miesiąc, tak jak mamy kwartalny przegląd siedmiu spółek z GPW. Będę publikował odcinek z kilkoma dobrze wycenianymi spółkami, które uważam obecnie za atrakcyjne. Niestety w polskich warunkach tych spółek dużo Dywidendowych nie mamy i tam bardzo często te spółki się powtarzały, nawet przeglądając rynek co kwarta. Natomiast wielokrotnie większy rynek amerykański pozwala doświadczać tutaj całkowicie innych odczuć i szukać całkowicie to innych spółek. Jest ich więcej, jest większa konkurencyjność są one zdecydowanie o większej kapitalizacji. Bardziej przewidywalne, no generalnie jest tutaj bardzo dużo plusów i z racji tego te odcinki mogą pojawiać się częściej, natomiast to na czym będzie mi zależało, to niepowielanie tych spółek. A przechodząc do sedna tematu, dzisiaj przygotowałem pięć spółek, które generalnie obserwuję i zastanawiam się nad kupnem tych spółek do portfela bądź też zwiększeniem pozycji, bo niektóre już w portfelu posiadam. Pierwszą spółką na dzisiaj jest spółka Qualcomm Incorporated, ticker QCOM. Spółka powstała w 1985 roku i początkowo zajmowała się technologiami bezprzewodowymi, natomiast dzisiaj Qualcomm to już nie tylko spółka, która zajmuje się technologiami bezprzewodowymi, to spółka, która chociażby produkuje. Procesory Snapdragon, które w bardzo wielu telefonach, które używamy, po prostu są obecne. Obecnie cena Qualcommu wróciła do poziomów, które Qualcomm notował pod koniec roku 2021, i wydaje się, że cena jest już naprawdę atrakcyjna. Spółka przy kapitalizacji 150 miliardów dolarów dzieli się dywidendą w wysokości 3 dolarów na akcję, co daje. Yield w wysokości 2,3%. Jeżeli chodzi o 5 wzrost dywidendy jest dosyć niski, natomiast należy tutaj zaznaczyć, że ostatnia podwyżka dywidendy była dosyć owocna i wyższa niż poprzednie, stąd też niższy kagr. Dywidenda jest obecnie dosyć mocno bezpieczna, payout wynosi około 25%. Ale także otoczenie rynkowe bardzo mocno Qualcommowi sprzyja. Jak wiemy, jest to spółka technologiczna, która, jak widać, bardzo dobrze sobie ostatnimi kwartałami radzi, i również przyszłe prognozy, chociażby na rok 2022, no, wyglądają dosyć owocnie. W obecnej cenie uważam, że Qualcomm przy P2E na poziomie 10 jest dobrą inwestycją. Chociażby spoglądając na inne firmy, które działają w tej branży Big Techu. Drugą firmą, którą dzisiaj chciałbym. Przedstawić jest firma Intel, której do tej pory na kanale nie poruszałem, a obecna wycena wydaje się naprawdę atrakcyjna. Intel, który działa również w tym technologicznym świecie jak Qualcomm, znany jest głównie z produkcji procesorów, natomiast nie tylko. Spółka oczywiście ma obecnie swoje problemy i dlatego jest. Tak, a nie inaczej wyceniona. Natomiast dalekosiężnie idące plany prawdopodobnie mogą pozwolić Intelowi wrócić na piedestał. Spółka obecnie jest naprawdę bardzo tania, przy PDOE na poziomie niecałych 11 i kapitalizacji 160 miliardów dolarów. Płaci dywidendę w wysokości 1,46 centów, a to przekłada się na fantastyczny yield w wysokości 3,85%. Co jak na branżę, w której. Działa Intel jest naprawdę wysokim wynikiem. Intel na dywidendę obecnie wydaje niecałe 30% i kagr nie jest też wysoki, jest na poziomie 6,14%. Sama historia podnoszenia dywidend może nie jest imponująca i trwa 8 lat, natomiast warto tutaj zaznaczyć, że tylko i wyłącznie dlatego, że w roku 2014 i 13 ta dywidenda była na tym samym poziomie. Przez najbliższe 2-3 lata może nie jakieś fantastyczne perspektywy przed Intelem są malowane, natomiast obecna wycena spółki i bezpieczna dywidenda pozwala sądzić, że spoglądając na plany, które Intel ma przed sobą i które założył, mogą sprawić, że za kilka lat naprawdę inwestycja w Intela może okazać się bardzo, bardzo dobra. Trzecią spółką na dzisiaj, którą przygotowałem, jest to spółka UPS, a raczej UPS, czyli United Parcel Service Incorporated. A mówiąc prościej. Jest to po prostu firma kurierska. Jest to oczywiście amerykańska spółka, która zajmuje się przewozem i logistyką na terenie ponad 200 krajów. UPS jest oczywiście dostępny również w Polsce, spółka jest jak najbardziej globalna, a została założona w 1907 roku. Można powiedzieć, że w trakcie pandemii spółki kurierskie czy też firmy kurierskie przeżywały naprawdę swoją hossę. Jeżeli chodzi o dostawę przesyłek, bo wszystko przeniosło się do internetu. 14 czerwca dostaliśmy informację o tym, że FedEx podwyższa swoją dywidendę o ponad 53%, natomiast jeżeli chodzi o UPS, te podwyżki nie są tak okazałe, ale jeżeli spojrzymy na Yield, no to on zdecydowanie się różni i wycena również. UPS jest to spółka o kapitalizacji ponad 151 miliarda dolarów i płaci dywidendę w wysokości 6,08 dolarów na akcję. Przy obecnej cenie 174 dolarów jest to Jelt w wysokości 3,5 dolara. I przyznam szczerze, ja zawsze chciałem mieć jakiegoś, właśnie, kuriera w portfelu. No i ten UPS zdecydowanie jest obecnie dobrze wyceniany. Przy PDOE na poziomie 13,6 i nie jest może to jakiś super szybko rosnący biznes, natomiast na pewno transport zawsze był i zawsze będzie. Czwartą na dzisiaj spółką jest spółka Magna International. I tutaj może lekkie zaskoczenie, ponieważ Magna jest międzynarodową spółką kanadyjską, natomiast notowaną również w Stanach Zjednoczonych na New York Stock Exchange. A profil działalności tej spółki to przede wszystkim komponenty do samochodów. Magna produkuje oczywiście dla czołowych producentów i także angażuje się w branżę automoti, która jest dosyć przyszłościową branżą, prawdopodobnie. Co warto na początku wspomnieć o Magnie, to przede wszystkim to, że jest to spółka, która ma również swoje problemy, i tymi problemami jest, a w zasadzie jednym dużym problemem, jest wojna w Ukrainie. Embargo, sankcje, czy jakkolwiek nazwiemy to, co nałożone zostało na Rosję, spowodowało, że część biznesu Magny została po prostu wyłączona ze względu na posiadanie fabryk w Rosji. Jak długo to potrwa i jak się rozwinie, tego nie wiemy. Natomiast można spojrzeć na to, co robią inni gracze. Czy to wycofują się, czy to chociażby McDonald's, który sprzedał swoje biznesy w Rosji. Natomiast oczywiście zostawił sobie jakąś tam furtkę, podobno. Jak będzie czas, pokażę. Natomiast warto właśnie przy Magnie mieć to na uwadze i mieć świadomość tego, że Magna dosyć z Rosją była powiązana. Co by nie mówić, mimo wszystko jest to bardzo ciekawa spółka o kapitalizacji blisko 18%. Miliardów dolarów, która dzięki temu, a w zasadzie przez to, że mamy wojnę w Ukrainie, została dosyć mocno przeceniona. Na przestrzeni tego roku o 30%, a od szczytów już ponad 40%. To stwarza bardzo dobry moment według mnie na zakup tej spółki, która oferuje 1,80 dolara na akcję dywidendy co przekłada się na yield w wysokości 3,15%. PDOE to nieco ponad 11,5%, a szacunki na przyszły rok 2023 no, są fantastyczne, jeżeli chodzi o wzrost. Co prawda, jeszcze w tym roku EPS ma nieco spaść, natomiast w przyszłym roku szacuje się, że ten EPS podniesie się o blisko 56%, co jest naprawdę imponującym wynikiem. Magna może nie jest jakimś super płatnikiem dywidendy, jeżeli chodzi o regularność. Regularnie podnosi ją od 4 lat, teraz będzie piąty rok, kiedy to czyni. Natomiast ta dywidenda jest bardzo bezpieczna i wydaje się, że nawet jeżeli chodzi o problemy z Rosją, no to nie będzie problemu. Z wypłatą dywidendy. Ja, tak jak już wspominałem, bardzo lubię takie spółki. Spółka jest globalna i wszechstronna i naprawdę produkuje coś, co tak naprawdę będzie potrzebne. Zawsze. Można wręcz po powiedzieć, że człowiek jest uzależniony od produktów magnes z tego chociażby względu, że no, o transport opiera się bardzo dużo elementów gospodarki. Do tego należy tutaj mieć z tyłu głowy to, że mamy globalny problem z dostępnością półprzewodników, który przekłada się na ceny używanych samochodów, ponieważ nowe nie są dostępne, no to te starsze, czy używane, może powinienem powiedzieć, stają się po prostu drogie i dochodzi do takich absurdów, że samochód, który kupowałem 3 lata temu, jest droższy niż wtedy. A dodatkowo, żniwa mają na pewno spółki, czy też podmioty, które oferują komponenty, czy też części zamienne do takich samochodów. Zanim przejdziemy do ostatniej spółki, zapraszam Cię do subskrypcji kanałów i zostawienia łapki w górę pod tym filmem. Będę za to gorąco wdzięczny, bardzo mnie to motywuje i może przełoży się na większą regularność na kanale. Także zapraszam do subskrypcji, do zostawienia łapki w górę, a także jeżeli masz ochotę do odwiedzania bloga finansowa.tv, gdzie możesz zapisać się na newsletter. A ostatnia spółka na dzisiaj to jedna ze spółek z Stanów Zjednoczonych która zajmuje się handlem detalicznym. Dobrych spółek, dobrze wycenionych w tej branży jest kilka, chociażby Home Depot, Lowe's czy Costco. Natomiast ja dzisiaj chciałbym Ci przedstawić Target Corporation. Dlaczego Target? Target od początku roku dosyć mocno został przeceniony. I może na przykład lepszym wyborem byłby tu Lowe's. Natomiast ja wybrałem Target z tego powodu, że ta przecena jest najwyższa. Jeżeli sprawdzimy sobie jednych z największych gigantów, czyli porównamy Target, Walmart, Lowe's. Czy Costco, lub Home Depot, no to widzimy, że po wynikach majowych targetu wszystkie z tych spółek dostały troszeczkę po plecach. Ze względu na wyniki właśnie targetu, który, no. Niestety, ale pokazał bardzo słabe wyniki. Odbiło się to na całą branżę handlu detalicznego, natomiast jak widać najbardziej i to zdecydowanie bardziej niż reszta konkurentów, oberwał target. Natomiast jeżeli przyjrzymy się głębiej, to widzimy, że target jest wyceniony na poziomie PDE około 17. Patrząc na wskaźnik price to earnings reszty konkurentów tylko lows jest notowany niżej. Natomiast jeżeli o target chodzi, no to widać, że ta przecena była dosyć duża, ta luka spadkowa po wynikach, które bądź co bądź były w pierwszym kwartale 2022 roku zdecydowanie niższe, aniżeli oczekiwane. No i pytanie co będzie dalej? Jak sytuacja makroekonomiczna przełoży się na dalsze wyniki? Szacunki pokazują, że przyszły rok może być zdecydowanie gorszy, natomiast już lata następne w targecie estymowane są bardzo przyjemne. Jeżeli chodzi o dywidendę, no to zdecydowanie plusem w targecie jest to, jak zresztą u innych, że wypłacają konsekwentnie dywidendę od wielu, wielu lat. I target robi to już 54 lata i wzrost pięcioletni tej dywidendy, mimo tak długiego okresu podnoszenia dywidend, wynosi 8,45%. Do tego target na dywidendę przeznacza nieco ponad 28% swoich pieniążków, a swoim akcjonariuszom oferuje 4,32$, co przekłada się na ponad obecnie 3% dywidendy. Wynik bardzo dobry jak dla mnie, a spółkę poprzecenie przecenie. Zdecydowanie bardzo ciekawa do analizy. Co warto zauważyć, to konsensus zakłada, że drugi kwartał roku 2022 będzie niemal fatalny dla spółki, a rok do roku wzrost EPS-u estymuje się na poziomie minus 80%. No cóż, z tymi informacjami Cię zostawiam. To jest moja piątka spółek obserwowanych na ten moment w czerwcu, które możliwe, że trafią do portfela. Zobaczymy. Natomiast warto pamiętać, że jesteśmy w okresie bessy, kiedy. No, spada praktycznie wszystko i możemy spodziewać się pogłębienia tych spadków. Zobaczymy, jak otworzy się dzisiaj giełda, kiedy to Fed ogłosi prawdopodobnie nowe podwyżki stóp procentowych. Zobaczymy, jak rozwinie się zerwanie łańcuchów dostaw i chociażby wojna w Ukrainie. Natomiast czynników jest więcej, chociażby recesja, której możemy się spodziewać, inflacja. Więc pytanie, jak to wszystko wpłynie na dalsze wyceny na giełdach. Oczywiście, wiadomo, zdarzyć może się wszystko, natomiast na dzień dzisiejszy to są spółki, które ja osobiście obserwuję i możliwe, że część trafi do portfela, bądź też jakieś pozycje zostaną zwiększone. Pamiętaj, ja nie jestem doradcą inwestycyjnym, to jest tylko i wyłącznie moje zdanie, więc nie kieruj się tym, co mówię. Warto posłuchać, ale warto też nałożyć tutaj swoje właśnie przemyślenia i przede wszystkim analizę. Natomiast daj znać w komentarzu, jakie pięć spółek Ty obserwujesz, a może kupujesz w obecnym stanie rzeczy, które doświadczamy, a może nic nie kupujesz, również daj znać w komentarzu. Pamiętaj o łapce w górę, czy też o subskrypcji, będę bardzo wdzięczny. A jeżeli dotrwałeś do końca, to mam dla Ciebie jeszcze dzisiaj bonusową spółkę, która powiem szczerze bardzo mocno zagościła w moim portfelu, ale także w portfelu publicznym. Jest to spółka założona w 1937 roku. Siedzibę ma w Baltimore i jest to fundusz inwestycyjny, który obecnie obraca aktywami o wartości 1,4 biliona dolarów. Oprócz tego, że fundusz pozwala inwestować w fundusze masło maślane, natomiast oferuje też różne inne usługi, czy to doradcze, czy to plany emerytalne i generalnie od tego pobiera prowizje, którymi dzieli się ze swoimi akcjonariuszami, a dzieli się dosyć hojnie, obecnie jest to spółka, która jest bardzo dobrze wyceniona w mojej opinii. Od początku roku spółka potaniała blisko 45% i to jest na tyle dużo, że Seeking Alpha już tutaj wysyła nam jakieś ostrzeżenia o tym, że prawdopodobnie spółka źle performuje. No i tak rzeczywiście jest, natomiast należy pamiętać, że obecnie jesteśmy w takim cyklu, że generalnie ludzie wycofują pieniądze z funduszy inwestycyjnych i jak widać przełożyło się to bardzo mocno na kurs. Akcji spółki, a dzięki temu dostajemy też w zamian dosyć wysoką, a nawet bardzo wysoką dywidendę w wysokości 4,80 dolarów na akcję, co stanowi blisko 4,5% jeldu. I mimo że w najbliższych kwartałach przewiduje się spadek przychodów dla spółki, no to mimo wszystko jest to dosyć bezpieczna inwestycja. Oczywiście jest to moja opinia, ponieważ jestem inwestorem dywidendowym, patrzę na bezpieczeństwo dywidendy, która jest no, niezagrożona. Wypłacana od 36 lat, obecnie stanowi 30, około 36%. Takie mamy payout ratio. Natomiast fantastyczny jest pięcioletni Kagr, blisko 15,5%. Dodatkowo należy pamiętać, że spółka lubi dzielić się dywidendą dodatkową nadprogramową, co robi raz na kilka lat i ta dywidenda. Zdecydowanie jest miłym smaczkiem dla inwestora. Obecne spadki na rynku zdecydowanie nie służą spółce, natomiast, tak jak to gdzieś na Twitterze przeczytałem, z każdym dniem jesteśmy coraz bliżej hossy, i ta hossa zdecydowanie się zbliża. Nie wiem, czy to będzie za tydzień, miesiąc, może rok, może kilka. Natomiast wtedy też lepsze wyniki będzie notował Fundusz Tiro Price. No, i te lepsze wyniki na pewno przełożą się na lepsze wyniki finansowe spółki. Te trudne czasy to zdecydowanie okres do zakupu takich spółek, można powiedzieć, nawet cyklicznych. I ja zdecydowanie kupuję tą spółkę do swojego portfela. Oczywiście pamiętaj, ja nie jestem doradcą inwestycyjnym, natomiast na przykład, kupując 13 czerwca tą spółkę, załapałem się dodatkowo na dywidendę, ponieważ ex-dividend date. To 14 czerwca, więc jeszcze dodatkowo idealnie wstrzeliłem się nie tylko w spadki, ale też zahaczyłem się na dolara i 20 centów na akcję na dywidendę. W tym odcinku to wszystko. Dzięki serdeczne za obejrzenie. Pamiętaj o zostawieniu subskrypcji i do usłyszenia w następnym. Cześć!